Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Marcin Noga. W sieci również posługuję się pseudonimem IceWall. A temat mojej prezentacji brzmi When Tear Depart Components Become the Source of All Evil. Zanim powiem Wam, o czym dokładnie będzie ta prezentacja, to parę słów o mnie i o tym, gdzie pracuję. Obecnie pracuję w firmie Cisco, w grupie Taros, w zespole WoundDev, a nasz zespół zajmuje się, jak możecie się domyślać, wyszukiwaniem błędów w różnego rodzaju aplikacjach i produktach. Jeżeli chodzi o agendę, to przedstawiam się w następujący sposób. Generalnie podczas całej prezentacji opowiem Wam o dwóch enterprise'owych rozwiązaniach i różnych komponentach, które te enterprise'owe rozwiązania wykorzystują, a w komponentach, których udało mi się znaleźć sporą dawkę ciekawych błędów. Zobaczymy to, w jaki sposób błędne wykorzystanie komponentów wpłynęło na zwiększenie ilości wektorów ataku, jak brak podstawowych mitigacji w 2016 pozwolił mi na stworzenie w pełni działających exploitów. Przeprowadzę Was przez strategię stworzenia eksploitacji. Zobaczymy sobie te w pełni działające exploity w akcji. A i no, na koniec postaram się to wszystko jakoś podsumować. Na pierwszy ogień idzie libarchive versus Splunk. Czym jest libarchive? No jest to biblioteka open source, która, jak sama nazwa wskazuje, pozwala nam na wykonywanie różnego rodzaju operacji na wielu różnych formatach archiwów. No, ta biblioteka jest wykorzystywana przez sporą dawkę produktów open source, ale jak się okazuje również przez produkty komercyjne. Między innymi takim produktem jest Splunk. Więc pewnego dnia postanowiłem poszukać bugów w tej bibliotece. No i jako, że jest to biblioteka open source, no to mogłem tutaj podejść dość kompleksowo. I metody, które wykorzystałem tutaj do wyszukiwania tych błędów, są następujące. Oczywiście był to fuzzing, było to wykorzystanie automatów do statycznej analizy kodu. No i oczywiście w momencie, kiedy te wszystkie automaty były odpalone, miałem trochę czasu, to przeglądałem kod ręcznie, czyli wykonywałem kod w review. Rezultaty tych poszukiwań wyglądają w następujący sposób. Udało się odnaleźć 4 bugi, jeden przez fazowanie, jeden bug wynalazł automat do statycznej analizy kodu i 2 bugi, moim zdaniem najciekawsze, udało się po prostu odnaleźć poprzez ręczną analizę kodu. I bug, który chciałbym Wam tutaj omówić w detalach, którego wykorzystamy później, to jest bug w obsłudze formatu 7-zip. I teraz posłużę się kursorem, żeby omówić ten fragment kodu. Więc tak, jakiego typu jest to bug? No tak jak tutaj widzimy w komentarzu, jest to integer overflow. Zmienna, która jest przepełniana, nazywa się unpack streams. Znajduje ona się w tym miejscu. Jak widać z definicji, jest ona typu sizeT. Jak wiemy, sizeT w zależności od architektury będzie zmieniał swój rozmiar. My tutaj ograniczymy się do architektury 32-bitowej, więc zakładamy, że ona ma 32 bity, 4 bajty. I widzimy, że overflow występuje podczas operacji dodawania tutaj pola ze struktury, który nazywa się numUnpackStreams. Teraz pytanie, skąd te numUnpackStreams pochodzą? Czy możemy je kontrolować? Parę linijek wyżej widzimy tutaj, że te pole jest przekazywane poprzez referencję, czy tam wskaźnik na to pole jest przekazywane do funkcji parse7zip.uint64. Czyli jak możemy się domyślać, ta zmienna może mieć nawet 64 bity. I tutaj taka podpowiedź, że te parse7zip.uint64 to tak naprawdę odczytuje zawartość kolejnych tam bajtów z pliku. Więc no, mamy pełną kontrolę nad tym, jaka wartość będzie wpisana do tego pola numUnpackStreams. No jednak ta nasza wartość jest ograniczona przez ten check. Ta nasza wartość nie może być większa od UMAX Entry. UMAX Entry to jest stała, która jest zdefiniowana wyżej. Ona ma 100 milionów, więc maksymalnie możemy tak naprawdę posłużyć się tutaj wartością 100 milionów i umieścić ją w polu numUnpackStreams. I teraz pytanie, no ile razy i ile takich struktur potrzebujemy, żeby tutaj doszło do przepełnienia. To wszystko jest jeszcze zawarte w pętli i ta pętla jest sterowana przez
przez zmienną numFolders. NumFolders tutaj nie widzimy, gdzie, w jaki sposób ona jest przypisana do niej wartość. Ja tutaj podpowiem, że parę funkcji wyżej ta wartość jest również odczytana z pliku, w żaden sposób nieograniczona, więc mamy pełną kontrolę nad, właśnie nad jej wartością. I tu takie proste, krótkie wyliczenie tego, ile razy ta pętla musi się wykonać, jakie wartości w poszczególnych iteracjach to pole numUmpackStreams musi mieć, żeby doszło do overflowa. Czyli jak podzielimy sobie maksymalną wartość dla uinta przez te 100 milionów, bo taką maksymalną wartość możemy przypisać, żeby w ogóle przejść ten check, to mamy informację, że co najmniej 42 razy ta wartość się mieści. Jak sprawdzamy resztę, to też jeszcze jakaś tam wartość nam zostaje. Więc od razu widzimy, że ten numFolder, który steruje pętlą, będzie musiało mieć wartość 43. Ostatnia wartość będzie się troszeczkę różniła i żeby to wysterować jakoś sensownie, no to dodaję 2, więc tak naprawdę suma tego wszystkiego będzie równa 1 po przepełnieniu. I pamiętamy, że ta zmienna, która się przepełnia, nazywa się numUmpackStreams. Następnie widzimy, że te numUmpackStreams jest wykorzystywane unpackStreams jest wykorzystywane przy alokacji dla pewnego arraya. Ten zalokowany bufor jest przypisywany do umpacksizes, unpacksizes znowu do jakichś usizes i widzimy tutaj w pętli, że do tego usizes znowu przez tą funkcję wczytywane są kolejne porcje danych z pliku. To wszystko znajduje się w pętli, która jest sterowana przez numUmpackStreams, które jak widzieliśmy będzie miało od 100 milionów wzwyż, no, czyli ta pętla wykona się wiele, wiele razy. Ten bufor miał tak naprawdę zalokowane miejsca do tego, żeby tak naprawdę jedna taka wartość 64-bitowa się zmieściła, więc za każdą kolejną iteracją będziemy już napisywać sobie ładny hipa. A ktoś może powiedzieć, no tak, ale 100 milionów razy jak ta pętla się wykona, to tak naprawdę będziemy mieć jakiś tam access violation i nic tego specjalnego nie wysterujemy. No ale tak jak powiedziałem, to trochę to nie jest tak, bo tutaj ta pętla będzie wykonywała się też tyle razy, ile tych bajtów w ogóle będzie do odczytania z pliku. Więc tak naprawdę możemy nią sterować, albo to ile wielokrotnie ona się wykona poprzez po prostu dodawanie lub odejmowanie odpowiednich bajtów do pliku. No i oczywiście też w pełni kontrolujemy ich wartość. Jako że, tak jak powiedziałem, ten bug został wyczytany z kodu, no to jest jeszcze mało, tak? Bo może nam się coś w ogóle wydawać, że ten bug jest. Może ominęliśmy jakiś fragment, który był gdzieś tam z jedną funkcją albo dwie funkcje wyżej i jest pewien check, który nam w ogóle ograniczy te działania. No, żeby to potwierdzić, że faktycznie możemy striggerować tego buga z takimi wartościami, jakie sobie założyliśmy, no to musimy stworzyć poca. No i ja przeszukałem ten zbiór plików 7-zip, w których byłem w posiadaniu, no i niestety nie udało mi się od razu odnaleźć takiego, który jakby przynajmniej w przybliżeniu spełniał moje założenia i mógłbym go w prosty sposób zmodyfikować i striggerować tego buga. No niestety byłem zmuszony do tego, żeby tak naprawdę od początku ten plik stworzyć w hexedytorze. Debugując kod, wstawiałem kolejne bajty, kolejne zbiory bajtów do tego, żeby przechodzić kolejne linijki kodu, spełniać odpowiednie ograniczenia. A i w ten sposób udało mi się takiego poca stworzyć. Ja też tutaj zapomniałem, miałem tam po drodze pytanie, nie wiem czy zauważyliście, dlaczego fuzzer mógł nie znaleźć tego błędu. No to zobaczcie, taki plik, który udało się stworzyć, wygląda w następujący sposób. Tutaj w tym żółtym kółeczku zaznaczyłem tą wartość dla numFolders, czyli tą wartość, która steruje tą pierwszą pętlą, która jest wykorzystywana do tego, żeby powstał ten overflow. Jak się później okazało, to sprawa nie jest taka prosta. Nie mogliśmy się tylko ograniczyć do tego, żeby tam jakąś wartość, tą numUmpackSizes zwielokrotnić tam razy 43, odpowiednie wartości stawić tyle. Okazało się, że w momencie, kiedy ja sobie tutaj ustawię ten numFolders na 43, to od razu pojawia mi się wymóg taki, że wiele jeszcze innych struktur musi być również 43 razy pomnożonych. I tutaj macie takie parę obszarów w różnym kolorze zaznaczonych, gdzie albo jakaś struktura, tak jak widzimy tutaj, taka zaznaczona na niebiesko, musi być 43 razy powtórzona. Następnie kolejny obszar, gdzie jeden byte musi być 40 razy powtórzony. I kolejny, ostatni, taki ten, który nas najbardziej interesuje, ten obszar, w którym znajdują się te właśnie wartości dla pola numUmpackStreams,
które na podstawie których dochodzi do overflowa. One są oczywiście 43 razy też powtórzone, z wyjątkiem, raczej tutaj z wyszczególnieniem tego ostatniej wartości, tej 43, którą wykorzystujemy do takiego w pełni kontrolowanego wykonania overflowa. I tak jak powiedziałem, na końcu później po tej alokacji pamięci, tak, była ta pętla, która wczytywała i w której występował overflow, to tutaj już znajdują się dane, które są wykorzystywane właśnie do nadpisania heapa. Zanim Wam pokażę wykorzystanie tego buga, raczej znalazłem, tak jak powiedziałem, miałem tutaj już gotowego poca, faktycznie udało się go striggerować, wykorzystując jakąś tam prostą aplikację napisaną do tego, żeby wykorzystać po prostu tę bibliotekę. No ale pomyślałem sobie, że no LibArchive to tak naprawdę i bugi w nim będą przemawiały, nie wiem, do specjalistów, do technicznych osób, do programistów i tak dalej, ale do szerszego grona osób to za bardzo nie dotrze. No to jakaś tam biblioteka, no nie każdy kojarzy w ogóle, co to jest w ogóle biblioteka. Więc pomyślałem sobie, że kurczę, no znajdę jakiś produkt komercyjny, który raczej szersza grupa osób będzie rozpoznawała. No i spróbuję ten, który wykorzystuje LibArchive'a i po prostu spróbuję tam striggerować tego buga. Udało mi się odnaleźć taki produkt, tak naprawdę nawet nie jeden, ale tutaj skupimy się na Splunku. Z czym jest Splunk, tak w wielkim skrócie? No jest to agregator logów. Jest on w stanie Wam zagregować logi z wielu źródeł, w różnych formatach, w jedne miejsce, w którym w prosty sposób możecie później te logi sobie przeszukiwać. I teraz, w jaki sposób udało mi się ustalić, że Splunk korzysta z LibArchive'a? No i tutaj mam takie dwa hinty ogólne. Ja to robię w ten sposób, że na przykład znajduję plik z informacjami o licencji na przykład dla danej biblioteki, tam jakiś taki charakterystyczny string i po tym stringu sobie na przykład googluję. I jak mam sporo szczęścia, to udaje się wylądować na jakiejś stronie dokumentacji takich produktów komercyjnych, gdzie faktycznie musi być ta informacja o tej licencji wykorzystywanych komponentów zawarta. Kolejnym takim stringiem jest na przykład napisanie third party software i tutaj nazwa komponentu. I tu mamy przykład właśnie, jest strona dokumentacji Splunka, gdzie faktycznie widzicie wcześniej tutaj podane na slajdzie ten string copyright by team jest również zawarty na stronie Splunka, na jednej z podstron dokumentacji. Plus bonusowo jeszcze, tu ładnie Splunk, za co dziękuję, od razu też wykazał listę pozostałych komponentów, z których oni korzystają. Także jest to świetne właśnie źródło dla atakującego, no ale oni muszą to zrobić, bo do tego na przykład wymaga licencja. Ok, no ustaliłem, że Splunk korzysta z tego LibArchive'a, ale to jest jeszcze mało. Tak, pytanie jest, w których momentach, w jaki sposób on z tego korzysta? Czyli należy ustalić jakieś wektory ataku. Jeden wydawał się taki sensowny, czyli jeżeli on jest w stanie, wyszukuje na przykład w jakimś zadanym folderze logów, tak, no to założyłem sobie, że faktycznie jak tam znajdzie się jakiś plik z archiwum, no to on będzie się starał na przykład rozpakować to archiwum i później z tego rozpakowanego archiwum aparsować te pliki i zaciągać z nich logi. No problem był tylko taki, że okazało się, że dokumentacja mówi, że faktycznie jak najbardziej Splunk to robi, ale jest ograniczony defaultowo tylko i wyłącznie do plików zip. My tutaj skupialiśmy się na tym bugu w formacie 7-zip i też akurat ten konkretny bug chciałem wykorzystać. Więc pytanie było, jak to obejść. Znalazłem jeszcze jeden wektor ataku, no ale on był troszeczkę taki naciągany. Tutaj administrator przez panel webowy Splunka musiał sobie ten nasz odpowiednio zmodyfikowany plik zuploadować. No ale to było troszeczkę naciągane. Więc postanowiłem jakoś obejść to ograniczenie zawarte w pliku konfiguracyjnym, że tylko i wyłącznie zipy są przetwarzane. Więc teraz było, a przez to, że czytałem ręcznie kod LibArchive'a, przez to, że tworzyłem sobie taką małą aplikację, którą wykorzystywałem później do fazowania, to dokładnie wiedziałem, jakiego rodzaju tam funkcje w tym LibArchive'ie istnieją, w jaki sposób można zacząć używać tej biblioteki. I że faktycznie być może, jeżeli w ten sposób twórcy Splunka wykorzystali tę bibliotekę, jaką ja zakładam, że zrobili, to będę miał trochę szczęścia i będę mógł obejść ten filtr odnośnie formatu, jaki jest przetwarzany defaultowo. Więc no, teraz była kwestia tego, żeby ustalić precyzyjnie, już zupełnie precyzyjnie, gdzie dokładnie i jakie funkcje twórcy Splunka wykorzystują w momencie, kiedy wypakowują dane archiwum.
No tutaj posłużyłem się takim narzędziem Hackers Grep, które pozwala nam przeszukiwać stringów w taki bardziej inteligentny sposób, czyli nie szuka w całej zawartości pliku, tylko na przykład jesteśmy w stanie mu powiedzieć, że słuchaj, szukaj nam takiego stringu w samych na przykład importach. No i odnalazłem, tak jak widzieliście, miejsce, w którym ta libarchive jest wykorzystywane, był to Splunk D, czyli ten główny daemon Splunka. No i się okazało, że faktycznie robią to tak, w taki sposób, jaki ja sobie życzyłem. Libarchive pozwala Wam na zaktywowanie, powiedzmy, modułu, czyli takiego części kodu, który jest odpowiedzialny za dany format, w sposób taki wybiórczy, tak? Czyli jak zaczynacie korzystać i chcecie coś zdekompresować, to tworzycie sobie ten obiekt archive poprzez archive read new i następnie albo pojedynczo włączacie sobie poszczególne moduły, w których zakładacie, że będziecie mieć pliki w formacie do obsłużenia, albo używacie takiej funkcji, która się nazywa Archive Read Support All i w tym momencie włączacie sobie obsługę wszystkich rodzajów plików. No to oczywiście, jak możecie się domyśleć, oni właśnie użyli tej funkcji, przez co też jeżeli kiedyś obserwowaliście działanie jakichś takich archiwizerów, to one działają też na takiej zasadzie, że oczywiście one nie sugerują się rozszerzeniem. Tak? Także jak oni sobie tam ustalili, że tylko i wyłącznie pliki zip obsługują, no to ja byłem w stanie zrobić to tyle w ten sposób, że mojemu plikowi w formacie 7-zip zmieniłem rozszerzenie na zip i libarchive był w stanie jak najbardziej to przetworzyć, bo ta biblioteka na podstawie heurystyki wykrywa, jakiego typu jest to plik, a nie oczywiście nie sugeruje się rozszerzenie pliku. Tutaj jeszcze taka mała informacja o tym, jak tam w czasie pojawiały się nowe release'y Libarchive'a. Mieliśmy taki ciekawy okres czasu, kiedy przez dokładnie 3,5 roku, bo widzicie tutaj pierwszy kwiecień 2016 i wersja stabilna, która się pojawiła, która była do ściągnięcia na stronie Splunka, boże, przepraszam, na stronie Libarchive'a, jest jakby aktywna, pojawiła się, jakby była dostępna od stycznia 2013. Przez 3,5 roku tam nie było w ogóle kolejnych jakichś stabilnych wersji. No ja tylko wysuwam taką tezę, że tak naprawdę przez jakiś taki dłuższy okres czasu taka biblioteka nie jest w żaden sposób jakiś tam rozwijana, to myślę, że osoby albo firmy, które komercyjnie też na przykład to wykorzystują taką bibliotekę, mogą w jakiś tam sposób o niej zapomnieć. Nawet jak później gdzieś się pojawiają jakieś nowe release'y, no to myślę, że to tak szybko do nich nie dociera i tutaj jakiś tam przykładem delikatnego takiego opóźnienia w działaniu też był Splunk. Ja wykonywałem w czerwcu testy na Splunku i striggerowałem ten błąd w 2016. W maju była i ten bug jak najbardziej był triggerowalny, a w maju się pojawiła wersja, która była już spatchowana. A wersja Splunka, której już, bo dopiero w której te bugi nie były triggerowalne, pojawiła się w lipcu. Czyli tak naprawdę widzimy, że o 2 miesiące później, po tym jak te bugi zostały spatchowane. Teraz puszczę Wam filmik z tego, jak udało się ten bug striggerować. Has identified vulnerability with libarchive. Tak, i jak widzicie, tutaj pokazuję wersję Splunka użytą do testu, to jest 6.4.1. Tworzymy sobie folder, który za chwilę ustawimy w Splunku, że będzie monitorowany przez Splunka pod kątem logów. Dodajemy ten folder do takich, powiedzmy, zbiorów obserwowanych przez Splunka. Oczywiście podczas normalnego ataku zakładamy, że tych jakichś folderów, które Splunk będzie obserwował, jest już kilka. My mniej więcej jesteśmy w stanie się domyśleć, jakie są to foldery i po prostu nasze dane albo tam trafiają poprzez celowe umieszczenie lub też w jakiś tam pośredni sposób.
przekopiowuję ten plik w formacie 7-zip i jak widać, Splunk dalej żyje, żaden error się nie pojawił, bo tak jak powiedziałem, domyślnie tylko i wyłącznie zipy są wypakowywane przez Splunka. Podpinam się WinDBG, żeby zobaczyć, że faktycznie ten nasz bug zostanie striggerowany. Jak na razie się nic nie dzieje. Zmieniam rozszerzenie z 7-zip na zip. I bum, jak widać w WinDBG to od razu ten bug został striggerowany. Mamy tutaj heap corruption. Sprawdzamy sobie heapa. Mamy informację, że tam jakiś chunk został nadpisany. Sprawdzamy zawartość chunka. No i mamy informację o tym, że został on nadpisany w tymi danymi, które w pełni kontrolujemy, a są to jest to literka, czyli kod 4141. OK. Kolejne rozwiązanie enterprise'owe. To jest MarkLogic i tutaj tą kolejną część nazwałem MarkLogic versus Converters. Ilu z Was kojarzy taki produkt właśnie jak MarkLogic? Nikt nie kojarzy? No to ja również nie kojarzyłem tego produktu. Okazał się on jednak dość ciekawym produktem w momencie, kiedy troszeczkę się mu przyjrzałem. No i tak w sposób chronologiczny, jakby Wam przedstawiał, tak jak powiedziałem, też nie kojarzyłem tego rozwiązania, a trafiłem na nie w ten sposób, że poszukiwałem w pewnym momencie nowego targetu do fuzowania, do tego, żeby znaleźć jakiś ciekawy event. No i googlowałem w ten sposób właśnie metadata extraction i liczyłem na to, że uda mi się znaleźć jakąś ciekawą, dość bogatą bibliotekę, która jest wykorzystywana właśnie do ekstrakcji różnego rodzaju danych z różnego rodzaju typów plików i będzie ono gdzieś tam świetnym targetem do fuzowania. No i w ten sposób trafiłem na jedną z poddokumentacji MarkLogic. Była tam informacja o jednym z API, które ten produkt wykorzystuje. API nazywa się Document Filters i jak widzicie, ta dokumentacja mówi o tym, że te API pozwala na ekstrakcję metadanych tekstu z różnego rodzaju plików binarnych. Była tam też oczywiście lista cała tych plików, które są obsługiwane przez te API i była to naprawdę spora lista, więc pomyślałem, że naprawdę będzie to świetny target do ataku. Była teraz kwestia tylko tego, żeby pobrać MarkLogic i zobaczyć, gdzie dokładnie zaimplementowane jest to API. Ale zanim przejdę dalej, zanim zobaczymy, gdzie dokładnie jest zaimplementowany ten API, to jeszcze parę słów o MarkLogic. MarkLogic jest taką bazą NoSQL, czy bazą nierelacyjną, nastawioną na agregację sporych ilości różnego typu danych. I tutaj pojawia się takie pojęcie Big Data. Kolejną rzeczą, albo kolejnym takim argumentem, który zachęcił mnie do zajęcia się tym produktem i komponentami, które on wykorzystuje, była lista klientów, którą MarkLogic oficjalnie podaje na swojej podstronie. No i takich klientów, które możemy tam wyszczególnić, które oni podają, no to są na pewno to jest government, to są jakieś tam jednostki finansowe, wielkie telewizje, które każdy kojarzy, więc pomyślałem, no to zdecydowanie jest ciekawy target, postaramy się znaleźć coś ciekawego w tym. W momencie, kiedy już pobrałem tego MarkLogic, no to była teraz kwestia, jak w ogóle striggerować to API, żeby zobaczyć, jak ono się tam zachowuje, jak zachowuje się ten demon MarkLogica i być w stanie w ogóle wyszukać implementacji, tak, gdzie jest w ogóle zaimplementowane te API, żeby później móc fazować i znaleźć jakieś w tym bugi. No, dokumentacja mi podpowiedziała, że
Jest w momencie, kiedy uruchomię demo na MarkLogic, to tam na porcie 8000 znajduje się konsolka i tam można sobie przetestować te API. Jak widzicie na załączonym obrazku, jest tam też również API oprócz tego Document Filters i masy innych, takie, które pozwala nam zdalne zasoby pobrać do tego, żeby je wyciągnąć z nich metadane. No to myślałem sobie, no jest jeszcze lepiej, tak? Można w ogóle atak przeprowadzać namawiając kogoś, żeby użył po prostu jakichś tam zdalnych plików do przetworzenia i wrzucenia ich do bazy. W momencie, kiedy wiedziałem już, jak używać tego API, jak go striggerować na jakimś tam wybranym przeze mnie pliku, no to była kwestia do ustalenia tak naprawdę, gdzie dokładnie jest to zaimplementowane, tak? Czy to jest bezpośrednio w tym demonie, czy to w jakichś innych bibliotekach, które są częścią tego rozwiązania. Użyłem tutaj zaraz, za chwilę przed odpaleniem tego API, uruchomiłem sobie proces monitor, żeby zmonitorować zachowanie MarkLogica podczas przetwarzania, podczas uruchomienia tego API-a. No i proces monitor, jak tutaj widzicie, pokazał mi ciekawy moment, w którym tak naprawdę ten demon MarkLogic spawnuje binarkę, która nazywa się convert. Pomyślałem, no świetnie, to pewnie to jest to, czego szukam. No i tutaj też ta aplikacja jako parametr dostaje ścieżkę do pliku, który ma przetworzyć, z którego ma wyciągnąć metadane, więc jak najbardziej wszystko mi się zgadzało. Przeszedłem do katalogu z tymi, który nazywał się Converters, okazało się, że jest jeszcze lepiej i liczyłem na jakieś jedno rozwiązanie, które będę mógł fazować, które będę mógł szukać bugów. Okazało się, że tam jest 3 konwertery, każdy od innego dostawcy. Teraz było pytanie, kto stworzył to rozwiązanie, czy to jest jakieś rozwiązanie MarkLogica i nie będzie w żaden sposób nazwane. Sprawdziłem zasoby tych tutaj DLL-ek, które znajdowały się w tym katalogu konwertera. I okazało się, że to rozwiązanie dostarczył, albo MarkLogic korzysta z rozwiązania Lexmarka, które nazywa się Perceptive Document Filters. Czym jest Perceptive Document Filters? Okazało się, że jest to zbiór bibliotek, które wykorzystywane jest do identyfikacji pliku, do wydobywania tekstu, metadanych z różnego formatu plików, również do dekompresji. I tych obsługiwanych formatów plików jest tam ponad 100, czy tam praktycznie około 100. Więc po prostu świetny target do fuzowania. Raz człowiek zestawia i wymienia tylko różne formaty plików i bugi lecą. Jest to oczywiście rozwiązanie komercyjne i closed source, więc no ciężko tutaj jakąś inną metodą niż fuzowanie wyszukiwać bugów w tym. W momencie, kiedy szukałem informacji na temat tego Perceptive Document Filters, to znaczy, oczywiście trafiłem na dokumentację, ale również trafiłem na ciekawe artykuły biznesowe, w których była informacja właśnie, że ten Perceptive Document Filters jest takim jednym z 3 dużych graczy, którzy tak naprawdę dostarczają rozwiązań do takich produktów Big Data, których jest między innymi MarkLogic, a oczywiście te produkty są później wykorzystywane w różnych ciekawych instytucjach. Czyli tak naprawdę w momencie, kiedy znajdziecie sobie bugi w jednym z takich produktów, no to, to myślę, że jakby impact tego na pozostałe wielkie rozwiązania w ogóle na rynku jest bardzo duży, bo większość tych rozwiązań właśnie jednym z tych 3 produktów będzie korzystało. No nam udało, jako teamowi, ja skupiłem się tutaj na tym Lexmark Perceptive Document Filters, jako team jeszcze też przemieliliśmy pozostałe te rozwiązania, no i ilość bugów wygląda w ten sposób. Oczywiście to fuzowałem, głównie fuzowałem z wykorzystaniem plików binarnych Office'a, ale też wstępnie wykorzystywałem do fuzowania te pliki archiwów, które wcześniej wykorzystywałem też do fuzowania LibArchive'a. No pomyślałem sobie, jak już je mam zebrane i tak dalej, to odpalę je również na tym rozwiązaniu. Co się okazało, że do dekompresji plików ta biblioteka wykorzystuje LibArchive. Oni wkompilowali po prostu LibArchive do swojego rozwiązania. Czyli jaką mamy tutaj teraz sytuację? Taką, że jak macie buga w LibArchive, to macie buga oczywiście w tym rozwiązaniu, macie buga w MarkLogic, no i wbijacie się tu. Oczywiście tak nie wolno robić. Idziemy dalej. Tutaj teraz będę chciał Wam opowiedzieć tak w detalach o jednym z wybranych bugów i bug, o którym Wam tutaj opowiem, był w tej bibliotece.
a był on konkretnie w parsowaniu pliku XLS. Oczywiście typ, tak jak widzieliście, typ błędu to taki dość klasyczny stack-based buffer overflow. Pierwsza funkcja, która jest odpowiedzialna za wczytanie nagłówka rekordu, bo jak nie wiem, czy się przyglądaliście kiedyś formatowi tych binarnych plików Office'a, tych starych plików Office'a, no to jest one tak naprawdę są skonstruowane z takich wielkiej ilości rekordów. Każdy rekord ma tam nagłówek, rozmiar, typ i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj wczytujemy nagłówek tego rekordu. I rozmiar tego rekordu jest oczywiście bezpośrednio wczytany z pliku, więc w pełni kontrolujemy tą wartość size. Następnie widzimy tutaj już taką funkcję, która zajmuje się obsługą konkretnych wybranych typów rekordów. Jak widać, te stałe, takie heksadecymalne, to jest oczywiście sprawdzanie, jakiego typu mamy teraz z rekordem do czynienia. I jak widzimy, jak trafimy na taki rekord, to wywoływana jest tutaj funkcja, która do bufora lokalnego, który jest zdefiniowany tutaj, ma tylko 112 bajtów, na podstawie tego pola size, które widzieliśmy, że w pełni kontrolujemy, wczytywane są dane z pliku. Czyli taki klasyczny stack-based buffer overflow. Jak zobaczymy sobie, jak to wygląda w pliku, no to mamy tutaj 2 bajty, które świadczą o typie rekordu, muszą być ustawione oczywiście na te F0.16, żebyśmy dotarli do tego miejsca. Następnie 4-bajtowa wartość, którą w pełni kontrolujemy. No i później miejsce na nasze bajty, które będziemy przepełniać stos i rzucamy na shellcode, czyli generalnie payload. A, przepraszam, jeszcze nie wideo. Jeszcze. Eksploitacja. Czyli mamy stack-based buffer overflowa klasycznego i teraz chcemy go wyeksploitować. Czyli musimy jakoś ustalić, tworzymy strategię, musimy jeszcze parę rzeczy, zanim przystąpimy do eksploitacji, sprawdzić. Słuchajcie, wielkie komercyjne rozwiązanie, wykorzystywane w wielu, wielu ciekawych instytucjach finansowych, rządowych, telewizjach i tak dalej. A widzimy, że ten proces konwerter, który jest odpowiedzialny, w którym wykorzystuje te biblioteki, w których mamy buga, w momencie, kiedy jest spawnowany z tego głównego demona MarkLogic, niezrzucane są z niego uprawnienia. Czyli jak ten demon MarkLogica chodzi właśnie z uprawnieniami demona w systemie, to ten konwerter, nie wiadomo też po co i na co, również zostaje z uprawnieniami demona. Więc oczywiście w tym momencie, jeżeli uda nam się to wyeksploitować, to od razu w systemie mamy demona. Kolejna rzecz, musimy sprawdzić, jakiego rodzaju mitygacje są wykorzystywane w tych komponentach. W bibliotekach, jak widzimy, czy w każdym z tych komponentów, które powiązane są z tym konwerterem, jak widzimy, nie ma zaimplementowanych stack canary, czyli stack cookies. Czyli oczywiście bez problemu ten nasz stack-based buffer overflow będzie jak najbardziej do przeprowadzenia. Nie musimy tutaj nic specjalnie kombinować. Jedyną rzeczą, którą będziemy musieli obejść, albo jedną z rzeczy, których będziemy musieli obejść, no to jest dep, czyli nie możemy bezpośrednio sobie skoczyć na stos, bo stos jest niewykonywalny, więc musimy stworzyć ropa. Tutaj ułatwienie dla nas i tak naprawdę to pozwoliło, brak tej mitigacji w pliku convert, tej binarce, i tutaj warto zaznaczyć, że ta binarka nie jest składową tego pakietu perceptive document filters, który należy do LexMarka, tylko to jest oczywiście binarka stworzona przez MarkLogic do tego, żeby wykorzystywać w ogóle tę bibliotekę. No i on, jak tutaj widać, PI to jest oczywiście chodzi o support dla SLR-a i tutaj tego SLR-a nie ma. Więc tak naprawdę ropa będziemy tworzyć na podstawie tej binarki, przynajmniej na wstępie. Czyli mamy do obejścia depa, więc będziemy używać ropa. I podsumowując tą naszą całą strategię, no to wiemy tak, że jest takie API, jeżeli ktoś go użyje, a my mu podeślemy odpowiednio spreparowany dokument XLS, to striggerujemy buga. Te API nazywa się dokument filters. Wiemy również, że w momencie, kiedy ten proces, jeżeli ta binarka jest spawnowana przez MarkLogica, to nie są zrzucane z niej uprawnienia i od razu mamy eskalację praktycznie do najwyższych uprawnień w systemie. Brak SLR-a w tej binarce, więc on na podstawie niej będziemy tworzyć ropa po to, żeby obejść depa. I jak nam się to wszystko uda, to będziemy mieć remont shella. Ja tutaj oczywiście
tak ogólnie opowiadam o tym, jak gdybyście byli zainteresowani, jak dokładnie udało mi się przeanalizować tego baga, stworzyć tego poca, ten plik XLS-a, jak tam oczywiście go odpowiednio modyfikowałem, żeby kontrolować to, jaką ilością danych, gdzie te dane umieszczać i tak dalej, jak udało mi się wyszukać wszystkich gadżetów, żeby ten exploit zadziałał. Czyli taką pełną eksploitację, to zapraszam na nasz blog, tutaj jest link i tam opisuję krok po kroku, jak tego exploita stworzyłem. I teraz, który to będzie? Ok. O, to jest to wideo, które chciałem uruchomić. Eksploitację wykonujemy na Linuxie. Za chwilę jeszcze, jak czas na to pozwoli, to odpalę na szybko taką w innym konwerterze tego buga na Windowsie. Odpalamy sobie netcata, do którego będziemy... Payload, który tu użyłem, to jest oczywiście jakiś River Shell. Odpalam netcata w momencie, kiedy... po to, żeby w momencie, kiedy uda nam się w pełni wyeksploitować tego buga, no to ten shellcode połączy mi się do tej konsoli z boku, która jest odpalona tutaj z boku, którą widzimy. Następnie, tutaj na localhoście oczywiście gdzieś tam jakiegoś Apache mam odpalonego i w katalogu głównym wrzucony plik, który nazywa się exploit bin. No tutaj również, tak, to rozszerzenie w ogóle nie ma znaczenia, jest to XLS, po to używałem bina, żeby w momencie, jeżeli... Chodziło o to, że jak wcześniej pokazywałem ten filmik, zanim jeszcze parę osobom, zanim oczywiście z firmy, zanim jeszcze ten spaczowaliśmy, ten bug został spaczowany, nie chciałem od razu, żeby wszyscy wiedzieli, w jakim formacie pliku jest to bug. Odpalamy to API na tym pliku. No jak widać, połączył nam się tutaj River Shell, mamy uprawnienia demona i pełną kontrolę nad systemem. Praktycznie już powinniśmy kończyć, ja sobie tylko nie wiem, gdzie tu jest kierownik sali, Gynwal. Gyn, jeszcze możemy 5 minut? Tak? Jest hojny. To słuchajcie, zaraz będzie, to tak dosłownie szybko, tak jak widzieliśmy, tam były 3 konwertery w tym produkcie, jeden już sobie wyeksploitowaliśmy na Linuxie, to pomyślałem sobie, to jeszcze fajnie będzie zrobić coś na Windowsie. Przeszedłem do tego kolejnego konwertera i to było jeszcze gorzej, słuchajcie. Tam musieliśmy obejść depa, więc stworzyć ROPA i naprawdę tam chwilę mi to zajęło, żeby to wszystko poskładać. Tutaj był kolejny konwerter, którym się zajęłem, był konwerter dostarczony przez firmę Iceni i on był tutaj odpowiedzialny, tak jak tamten, za przetwarzanie, tak naprawdę wyciąganie metadanych z naprawdę sporej ilości plików, to ten był bardziej stricte nastawiony na PDF-y. Więc również go przyfazowałem i okazało się, że o, taki prosty PDF już triggerował buga. Bug to oczywiście stack based buffer overflow, no bo jakże mogło być inaczej. Jak możecie się domyślać, ten długi rząd literek A wystarczył do tego, żeby tego buga striggerować. Tutaj tak fragment funkcji, która jest podatna i ona tak, sprawdza, jeżeli coś zaczyna się ze slasha, to jest tak zwanym obiektem w PDF-ie name. I jak widzimy, testowana jest długość nazwy tego tokenu. Jeżeli ona jest większa od 255, to wywalany jest błąd i funkcja zakończa działanie. No ale ten nasz ciąg literek A nie rozpoczyna się od slasha, więc testowany jest dalej. Sprawdzamy, czy jest liczbą zmienną przecinkową. Nie jest. Nie jest również integerem, więc na końcu ktoś stwierdził, no to też jest nazwą, jest obiektem typu nazwa. Jak widzimy, tego sprawdzenia odnośnie długości łańcucha nie ma, ale jest tutaj. No ale zanim testują, jaka jest jego długość, no to postanowili go skopiować do statycznego bufora, który znajduje się na stosie i ma ograniczenie długości. Czyli taki już kompletnie szkolny stack-based buffer overflow. Jak sprawdzamy mitigacje, które są zaimplementowane i zgodność, do których jest zaimplementowane w tych komponentach, to okazuje się, że żadne. W 2016 roku nawet nie ma, jak zobaczycie tutaj, na tą binarkę Converter Exe, nie ma ona nawet, nie jest kompatybilna z depem. Co to oznacza?
To oznacza, że nawet stos jest wykonywalny i można zrobić po prostu, stworzyć exploita takiego jak w latach 90. Jump ESP i lecimy. Geniusz ma łezkę w oku. Przypomina sobie te lata. Wszystko było prostsze. Oczywiście ktoś może zakładać, ja też takim błędnym przekonaniem, nawet tutaj błędnie proces Explorer sugeruje, że ten dep niby dla tej binarki convert jest włączony, słuchajcie. No jest to nieprawda, to trochę taka błędna informacja pokazywana przez proces Explorera, bo dep faktycznie jest wymuszony na 64-bitowej platformie, ale dla 64-bitowych aplikacji. Ale ten convert był akurat 32-bitowy. Więc co robimy? No, włączamy jakąś piosenkę Disco Polo, bo tu wracamy do lat 90. Robimy Jump ESP i mamy w pełni działającego exploita. A działa on w następujący sposób. Oczywiście, jak możecie się domyślać, i tak jak było widać na tamtym slajdzie, ja zapomniałem o tym powiedzieć, myślę, że, ale może doczytaliście. W tym wypadku daemon oczywiście chodzi na uprawnieniach systemu w Windowsie. No i oczywiście ta binarka convert również nie zrzuca uprawnień, więc chodzi na uprawnieniach systemu. Więc jak wyeksploitujemy, to mamy od razu Remote Shell'a z uprawnieniami systemu. Tym razem to jest tam PDF convert API. Znowu netcata na tego reverse shell'a przygotowujemy. Exploit wystawiony. Odpala się, pyk, mamy konsolkę. Jak widać, nasz CMD jest zespawnowany za chwilkę, zaraz pod tym konwerterem, na uprawnieniach systemu, elegancko. Mały test chłami system. Dziękuję. Oczywiście tu jeszcze gdzieś tam miałem mały, jakiś jeszcze jeden slajd z podsumowaniem. No i tak właśnie krótko podsumowując, no błędne wykorzystanie powoduje zwiększenie wektorów ataku. Tutaj odnoszę się oczywiście tutaj do Splunka i LibArchive'a, tak? W momencie, kiedy oni aktywowaliby tylko i wyłącznie moduł, z którego chcą korzystać, to nie udałoby się strugglerować tego buga. Brak wsparcia implementacji podstawowej mitigacji w 2016 roku, nawet wielkich komercyjnych rozwiązaniach. Bo tyle, o ile na przykład, no przynajmniej nikt się nie przyznał, że kojarzył ten produkt, ja też go nie kojarzyłem, to mówię, w momencie, kiedy wejdziecie sobie na stronę MarkLogica i zobaczycie, jakich ma klientów, to naprawdę jest to spore rozwiązanie używane w wielu bardzo kluczowych miejscach. Problematyczny support i rzadkie release'y, tak, tutaj to na pewno, jeżeli ktoś korzysta z rozwiązań OpenStools, to myślę, że czasami, tak jak widzieliśmy, przez 3,5 roku nie pojawia się kolejna nowa wersja, no to myślę, że niektórzy mogą w ogóle zapomnieć, że ten produkt tam istniał i po prostu jeżeli wszystko u nas działa, no to zostawiamy, a tam, że się jakieś bugi pojawią, to już mało istotne jest. Incepcja w komponentach to też to, co widzieliśmy, tak, że LibArchive jest wykorzystywany w jakiejś bibliotece, ta biblioteka znowu w jakimś innym produkcie i tak dalej, czyli znajdujemy buga w takim jednym komponencie. Może niektórzy by stwierdzili mało istotnym, okazuje się, że po prostu naprawdę sporą dawkę jakichś wielkich komercyjnych rozwiązań czasami. I wykorzystanie komponentu, który od dawna już nie jest rozwijany, ja tutaj nie miałem czasu, ale też nie miałem czasu na to, żeby przedstawić wam takie przykłady, ale takie rzeczy też się również zdarzają i to jest później problematyczne. Bo zanim się znajdzie jakieś alternatywne rozwiązanie, bo przekona kogoś, żeby to spaczował, to mija spora dawka czasu. Dziękuję serdecznie.